Overnight, my world has changed. I've become a vampire. I did not choose the thing I've become, but I can choose the lives I now take. Cursed be the choice. Hej, cześć, siema, wam wszystkim ludzie, z tej strony Jack, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Vampyr. Jeśli mnie pamięć nie myli, to jest to chyba odcinek 11, w którym, tak jak zapowiedziałem, lecimy z fabułą i szukamy dalej Shona Hamptona. Znaczy szukamy, doskonale wiemy, gdzie on jest, czytaj tam. Tylko jeszcze tak chciałem zobaczyć, czy nie udało mi się znaleźć kogoś jeszcze, zanim bym z nim pogadał. O, proszę bardzo! Na życzenie. Dwie osoby. Świetnie. Good evening, miss. I'm Dr. Jonathan Reed. May I have your attention for a minute? Good evening, sir. My name is Giselle Paxton, but I don't have time for men like you. Have we met before? No. But I just need to look at your fancy clothes to know that you must be desperate to visit the docks at night. That's quite judgmental of you. Sir, I've led enough strikes when I had a job to identify you as an enemy of the working class. Co to za głupoty, pierdolisz, kobieto? Okej, ta jest zdrowa. I'm looking for Shawn Hampton. Can you help me? What is it you want? Does he owe you money? Has he displeased your Royal Highness? I'm no snitch, Mr. Fancy Pants. Jaka ona jest cięta, widzę. Typowa sufrażystka, nie? Chyba. Well, I'll leave you for now. Goodbye, Miss Paxton. Dobra, tu. Nocny azyl Shona Hamptona. A druga kobieta. Can I help you? A fancy doctor lurking at night by the docks? Not fishy at all. And what about you? Working outside at night in this dangerous part of town? You want to know my secret? I'm trying to earn money. And I'm Lottie Paxton, by the way. O, to chyba siostra tamtej. Ta jest też zdrowa. Tej wskazówki potrzebuję. Tutaj widzę to samo. Co u tamtej mniej więcej? Ciekawe, czy ona powie, gdzie go znajdę, czy też ma takie podejście jak tamta. I'm looking for Shawn Hampton. Can you help me? Mr. Hampton must be in his office at the night asylum he manages, I suppose. Why do you want to see him? He was a patient of mine at the Pembroke Hospital, but he left abruptly. I see. Well, Mr. Hampton is a discreet and dedicated man. I'm sure you'll find him soon enough. Okej, ta jest spoko. Nie jest cięta i powiedziała mi, co chce wiedzieć. O, jest Shawn, proszę bardzo. Został przeze mnie właśnie odnaleziony. Tutaj coś do przeszukania. Bardzo fajnie. I chyba nikogo więcej tu nie znajdę. Ty, to jest krew? Shawn, coś ty odjebał. Ej, no patrzcie, no tam się krew ciągnie. O co chodzi? Czy 500 szylingów w sejfie? No chłopie! Kto do sejfu układa 5 szylingów? O, złożona kartka. Serio? Dobra, czy to jest coś tutaj? Chyba nie, bo to jest mniej więcej jak było. Czyli to będzie chyba gdzieś tutaj? Tak. Złożona kartka pokryta ręcznymi zapiskami. Okej, to myślę, może być ważne. Boże, wybacz mi grzech, który muszę ci wyznać. Czasami chciałbym cofnąć czas i nie ratować Dysona Delaney'a, gdy tonął w kanale. Wreszcie to z siebie wyrzuciłem. Wybacz mi, ojcze, gdyż jestem jednogrzesznikiem. Dyson zdaje się najbardziej frustrującym przypadkiem, z jakim mam do czynienia, odkąd otworzyłem swój nocny azyl na East Endzie. Latami zastanawiałem się, dlaczego tak bardzo mnie irytuje i chyba rozgryzłem tę zagadkę. Dyson na dobre przestał walczyć. Spotkałem w życiu tylu pijaków, kobiet i mężczyzn, biednych i bogatych, młodych i starych. Na moich oczach zwalczali swoje demony, przeszłości, winy i porażki. Czasami potrafią nadać mieszkającemu w nich złe imię. Inni nie wiedzą, gdzie leży prawdziwa przyczyna ich rozpaczy. Jednak w większości przypadków picie to dla nich metoda walki.
Oczywiście to metoda bezsensowna i wyniszczająca, ale przynajmniej nierzadko ta autodestrukcja oznacza, że coś sprawia im głęboko skrywany ból, z którym wciąż muszą się uporać. Nawet William Bishop, choć głęboko uzależniony, stara się przemóc alkoholizm i znaleźć zbawienie w świetle Chrystusa. Poprawka, starał, bo już nie żyje. Dopóki szukają tego światła, będzie dla nich nadzieja. W Dysonie nie ma już nadziei. Nie pijesz, by wygłuszyć ból. O nie, tkwi we mnie przekonanie, że całkowicie świadomie piję w imię sadystycznej radości stłamszenia nadziei. Doprawdy nie wiem, co jest cięższym grzechem. Celowo wygnać nadzieję z serca, czy z pełnym zadowoleniem spalać się w żarze autodestrukcji. Wow, to ostatnie pytanie jak na rozprawkę po prostu się nadaje. Ej, co tam jest zaznaczone? To... A nie, dobra, to... to jest tylko kursor, ja pierdzielę. Myślałem, że jest coś zaznaczone tutaj tym kółeczkiem, ale nie, to jest tylko kursor, czy tam oznaczka, czy wskaźnik, którym ja mogę ruszać. Kurna. O, Dyson Delaney. Sean Hampton uratował Dysona, kiedy ten zalany w trupa wylądował w kanale. No ciekawe, czy możemy poruszyć ten temat z nim. Okej, okay. Ogólnie jest zdrowa, czyli brakuje dwóch osób mi tylko znaleźć. Enid Giliga... Ej, co? Przecież... A nie, dobra, nie, okej. Okay. Nie, ja znalazłem jej syna znalazłem, a od tego to chyba jest jej mąż, bo jej syn prawdopodobnie został zaciukany przez kogoś w jakimś magazynie, który znaleźliśmy wcześniej. A ty? A ty? Dobre pytanie, kim jesteś? Ale może być sporo wart, skoro masz 5 wskazówek do odkrycia na swój temat. Cudnie. Widzę, po wczytaniu gry jestem ponownie tutaj. Zaliczyło mi rozmowę z tamtymi kobietami, czy nie? Tak, pogadane jest. Tak więc nie muszę znowu odbębniać tych rozmów. Znaczy, i tak bym je przepuścił, nie? No ale... Tak czy siak. Musiałbym coś z nim pogadać. Afisz ostrzegający przed wampirami. A, to jest to a propos tego śledztwa chyba. No proszę. No, bo miałem to śledztwo u niego odblokowane. Nie, to było tutaj. Tu Frogmorton. Zdecyduj, co zrobić w sprawie kampanii. Przyklej 5 afiszy, czy spal wszystkie afisze? Myślę, że możemy je przykleić. Raczej nikt tego typa na poważnie nie weźmie. Tutaj wszystko complete. Odzyskaj zwłoki Samuela z cmentarza. Przekonaj, by wróciła do Whitechapel. A, czyli ona teraz tam pewnie ciągle stoi. Dobra. No okej, okay, mamy 2 kolejne questy poboczne. W sumie to 3 łącznie. Właśnie, tylko tutaj muszę najpierw znaleźć tę dwójkę. Tu muszę namierzyć grabarzy. No to i to. No ale dobra, to będzie tak na inny odcinek, nie? I zobaczmy. Tutaj tylko ten jest chory, bo musiał się zmęczyć. Chłopaczek. Tutaj mnie jeszcze nie wiem kto. Tutaj nie byłem w ogóle. A tutaj... No tutaj prawdopodobnie te 3 osoby są chore. Znaczy tak, no te 2 wiem, że są chore, tylko ten nie wiem gdzie jest, ten tym bardziej nie wiem gdzie jest, ale sądząc po tym, że jest 84% na 3 osoby, to pewnie ten też jest chory. No, chyba, że ten poziom, drugi level choroby tak mocno obniża, no ale wątpię. Dobra, Sean Hampton po raz drugi. Dobra, jeszcze sprawdźmy. Tak, dobra, odbędziona rozmowa. Tak, dla pewności chciałem to zrobić. Mr. Hampton, we must talk. Dobra, tutaj jest łóżko. Nie widziałem przez chwilę. Pogadajmy. Wow, co się mu z twarzą zmieniło. Stało, znaczy się. Czekajcie, a oczy? Takie. A u Jonathana? No, podobne. Is it all that worries you, Sean? My long face. Really? This is a blessing for me to become a Skull. Immortality gives me more time and energy, if truth be known, to run a shelter. What more could I want? Since you left Pembroke,
The amount of blood that has been shed, it's hard to believe you, Sean. Ask what you will. As the Lord is my shepherd, I will not speak a lie to you. Why return here? This is my home. These people are my flock. You will always find me where I am needed. Wonders never cease. Skal managing an asylum. And what of you? A vampire doctor? Meals laid out before you? Yet you restrain? And what about William Bishop? He tried to take care of you. But this hunger, this thirst, cannot be restrained. Alas, poor William. He had a good soul, but was weak in spirit. He could not shake the thirst for booze, never mind blood. But have faith. My will is far stronger than his. A ta krew na rękach, to skąd się tam wzięła? Co, kolego? Wytłumaczysz to jakoś? Aren't you afraid of what you've become? We are blessed, Doctor. Can't you see it? The Lord has made us able to walk amongst the plague and aid those that need it. Właśnie to jest ciekawe, ale też patrzcie, on ma różaniec i krzyż, a Jonathan normalnie obok niego stoi i może z nim gadać. A z tymczasem Swansea, jak wyciągnął krzyż, to Jonathan ledwo był w stanie w ogóle do niego podejść. Znaczy podejść, on po prostu wyciągnął krzyż i Jonathan nagle tak po prostu zamurowało, żeby ledwo był w stanie mówić, a dopiero się ruszać. Do you think this is a blessing when God's own house and holy symbols repel you? If that is your burden, Doctor, so be it. But I do not fear the cross, nor am I forced to take the life of another. My kind doesn't share your imperfections. Imperfections? Stary, ty chyba nie wiesz, co to znaczy być skalem. But you must drink blood now to survive. No, not your scripture. Whoso eateth my flesh and drinketh my blood hath eternal life. And I will raise him up at the last day. So saith the Lord. I only need to eat flesh. No blood. Aha, czyli co, gościu stał się teraz kanibalem? Dobrze to zrozumiałem? Why did you kill Miss Jones at the Pembroke Hospital? Killed old Harriet? You must be mad, Doctor. Why would I do such a thing? But you were close to her. Of course. But she was lost, separated from the fold. She did not see the hand of the divine in my blessed condition. So you claim Miss Jones' death was not by your hand, nor the other incidents at Pembroke? Though Harriet was an angry, spiteful woman, she was one of God's creatures. I have nothing but love for all he has made. People have been murdered. I've seen the blood. I don't believe you can be trusted. Have a little faith, Doctor. If you will follow, I will guide you to the light. How do you plan to do that? Take this key of the old sewers. The entrance is by the riverbank, south from here. There you'll find all the proof you need. No, szczerze mnie zaintrygował. Very well. You have definitely intrigued me. I hope you're right, Sean. I'll be here when you return. If you still think I'm a threat then, well, I surrender myself to your judgment. No, ja nie wiem, czy można mu ufać. Zbadaj kanał i odkryj sekret Seana Hamptona. O, fragment zwyczajnego uchwytu, pięknie. 120 metrów w tamtym kierunku. Okej, let's go. Zobaczmy, to będzie jakieś... Będzie to jakieś wyjście takie proste, czy nie bardzo? Okej, mogę, mogę sobie wskoczyć na górę. Tyle dobrego. Dolny brzeg Tamizy. Tutaj już oczywiście. O, tam już mi oznacza typów, nieźle. Dobra, w sumie tak muszę iść na dół, no to. Na nich mogę wypróbować. O, tutaj kolejny trup. Notka stróżów Priven. Aha. Łowca wampirów, oszust unikać. Nasi zwiadowcy zauważyli ostatnio, że w pobliżu doków na East Endzie pojawił się niejaki Ichabod Frogmorton. Prawdopodobnie spotkacie go, kiedy będzie patrolował ulicę, nazywając się specjalistą od eksterminacji wampirów. To oszust, zwykły pozer, który co prawda nie bierze od nikogo pieniędzy, ale zdecydowanie nie wie, o czym mówi. Jeżeli kiedyś zaproponuje wam wspólne polowanie lub inną współpracę, odmówcie i pozwólcie mu odejść. W walce z pijawkami będzie co najwyżej przynętą.
No to nie trzeba było tego znaleźć, żeby to zauważyć. Sturze Priven nie uważam i Kabodę za prawdziwego łowcę wampirów. No, ja też nie uważam. Ja osobiście, bo Jonathan nie wiem, co, nie wiem, jakie ma tam przemyślenia względem niego. Morda. Kuszę się zachciewało. Kapelan. Chyba znaleźliśmy wejście do kanałów. Ej, w ogóle ja tu byłem w poprzednim odcinku. Ktoś coś jeszcze zostawił po sobie, czy nie bardzo? Chyba nie. O, nowa lokacja w ogóle się ładuje. O, i od razu załadował się Ultimatecik, dziękuję. Zbadaj kanały. No dobra, ciekawe co tu znajdziemy. No i chwilowo to tyle. Uważaj. Czy tam bądź ostrożny. Okej, to będzie pewnie skrót do odblokowania. Dobra, w sumie jeszcze tak zanim pójdę dalej, to zmienię sobie broń. Bo mam tutaj w sumie pałę, ale jeszcze chciałem sobie ten rewolwer wypróbować, który ulepszyłem. No kurde, durny trigger. Okej. Szczegóły proszę. Tutaj, no tutaj właśnie brakuje mi porządnego spustu. Ale myślę, że to może być bardzo dobre, żeby tak to pakować. No dobra, sprawdźmy w takim bądź razie. Dobrze, że jest przeładowany, bardzo ładnie. Tutaj, a tutaj trochę hajsu. That doesn't work. Żeby nie było za łatwo, co? Dobra, chwilowo nikogo tu nie ma. So that's it. These wheels control the water level. No dobra, ale jakby co z tym? Okej, okay, rozwaliłem tej. Co? Tej co za stromu? Aha, dobra, to muszę oba zamknąć. I teraz będę mógł to otworzyć? Tak. No to było tak średnio skomplikowane. Chociaż w sumie zniszczenie tych beczek to było takie trochę dziwne, no bo wydaje mi się, że raczej jakby coś takiego zaczęło się obniżać, no to chwilę później te beczki stałyby się drzazgami. Ale co ja tam wiem? Co ja tam wiem? Może te beczki były z jakiejś wzmocnionej stali nierdzewnej i mogło to zostać zniszczone tylko bronią, która jest wzmocniona uderzeniem wampira? Who knows? Dobra, co my tu znajdziemy? Okej, jest oświetlenie. Keep out. Znaczy, klasyczne ostrzeżenia. O. Trup. Ojebany całkowicie z mięsa. Ciekawe. Tam jest chyba krew na ziemi. Aha. Kolejny trup. Tylko to chyba skal. Więcej krwi. Rozpieprzone plakaty. Kolejne ostrzeżenia. Wkraczasz na własne ryzyko, a czaszki rozumiem dla ozdoby, tak?
Okej, tu prowadzi mnie dalej ślad krwi, no ale o dziwo nie mogę się przeczołgać pod tym, więc musimy iść dalej w tym kierunku. Jeszcze więcej krwi. Okej, tam byliśmy przed chwilą. To jest zamknięte, czyli albo potrzebuję klucza, albo będzie to kolejny skrót. O, świetnie. No, stylowy upadek, stylowy zaskok. O! O, i walczą z nim! These maggots have escaped the wrath of Ascalon for too long. It is time to purge the sewers of their filth. You again? The one they call the sewer dog. Hold your tongue, newborn, or I'll crush you like a maggot. You've let the beast consume you. Finally, a touch of lucidity. So learn to respect the laws of Ascalon. 18 poziom. Chłopczyku, z czym do ludzi? Ojejciu, czyżbyś nie mógł się ruszyć? Żryj w takim bądź razie na moje. I poddaj się mnie. Ło, o, jest silniejszy. O, przyzwał? Ty, Zed, weź stąd wydupiaj! Twoje miejsce jest gdzie indziej. No, proszę bardzo, załatwione ugryzieni pazurkami. Zapewne w normalnych warunkach ta walka trwałaby o wiele dłużej. Ma coś przy sobie? Nie bardzo. Egzekucjoner chyba to był Ascalonu. Coś tu się chowa może? Chyba nie bardzo. No dobra, zobaczmy. Co takiego kryje się za tymi drzwiami? Odcisk ręki? At least one skull escaped Fergal's wrath. Ciekawe, czy zdążył się wyregenerować już. Czy tak średnio. I gdzie my jesteśmy? W jakiejś kopalni? Okej, więcej krwi. Jeszcze więcej krwi. Kolejny odcisk ręki. Zakrwawiony, co warte zaznaczenia. Jeszcze więcej krwi. Jeszcze więcej krwi. O, plama do zbadania. No, jest skalę, więc pewnie miał drobne ułatwienie. A, i tutaj widzę, mógłbym sobie przyspieszyć całą podróż. Spoko. Ale ja tam... Drink now. Bless you, Bridget. This isn't the blood of a vampire, but it will quench your thirst. What the hell? Co jest? Terytorium skalów z kanałów. Czy to są skale, które nie chcą mnie atakować? Wait, I saved you from this creature. That must count for something. Thank you. Now go. Go back to the streets and houses. There is no love lost between us, vampire. But thank you. Sean Hampton sent me here. I believe he wanted me to find you. Who are you?
If you must know, they call me Old Bridget, and this shelter is where we live. I'm Jonathan Reed. I'm a newborn Ekon. I'm afraid I'm not sure what's going on. I shall not bend a knee, young Ekon, but I sense your pain. Ask, and I will afford you my attention. Why was that creature after you? Fergal is the blunt instrument of the Ascalon Club. His masters would see us dead or turned into slaves if they had their way. What the hell was that thing? He wasn't an Ekon or a Skarr. They are known as Volkhod, an ancient offshoot of immortals. Blood drives them, enrages them. Volkhodzi. Ciekawe. Trzeci rodzaj wampira, jaki poznaliśmy. They make the rules and enforce their judgment upon us whom they see as lessers. Wydaje mi się, że prędzej czy później chyba będziemy musieli albo zabrać się za tych członków, czy tutaj oddzielić ich głowy od reszty ciała i ich zarąbać, albo raczej oni zechcą się z nami w końcu spotkać. So is it you that Sean Hampton sent me to find? Perhaps. The sad saint was always kind to us. He must trust you if he revealed our location. Sean is a Skarr. All those I've encountered have been violent, crazed creatures. How can he be any different? Maybe because he is the sad saint. Or perhaps because I am Old Bridget of the Sewer Skulls. Sean killed a patient of mine. And that's just one of the murders he's being hunted for. If you refer to Harriet, she is now among us and under our protection. What? Harriet Jones is alive. That's it. That's the proof Sean wanted me to find. I must talk to her. No. Harriet is not alive. But you can speak to her. I must warn you. She is fragile and may not receive you warmly. I don't understand. She is filled with bile and hate. Her mind is sharp as a tack, but her body is so weak. I've never seen its like before. She is resting in a room on the far right of this hideout. Thank you. I will bear that in mind. Okay, a mogę z tymi innymi skalami pogadać? Czy nie bardzo? We're at your mercy. Will you end us? Nie, chyba nie. Your place is not here. Kościół, nie wpienie mnie, bo jeszcze odpalę swoje wewnętrzne monstrum i zarąbię was wszystkich tutaj. I have this thirst for blood. Co jest z jej nogą i z jej łapą, widzicie to? What the hell? O, krzepka krew. Fajnie. Dobra, zanim pogadamy, to zabierzemy wszystko, co się da. Supremacja Ekonów. O, kolejny z Ascalonu. Nie przypadkiem Ekoni są najwybitniejszą i jednocześnie najliczniejszą grupą wampirów. O, świetnie, to już widzę, jakie... Co sądzi o innych wampirach ten cały Redgrave, bo to jego autorstwa jest, są te prawa. Ekoni stanowią prawdziwą arystokrację wśród nieśmiertelnych. Nice. I jeśli wolno mi tak powiedzieć, tylko oni potrafią pozostać na szczycie łańcucha pokarmowego. Jezus Maria. Gdziekolwiek byłem, spotykałem wyłącznie Ekonów, stojących na czele społeczności. Zarówno śmiertelnych, jak i nieśmiertelnych. Jak można mieć... Jak jesteś wampirem, to nie może być śmiertelny. Czy ja jestem głupi, czegoś nie rozumiem. Spośród wszystkich wampirów, Ekoni są najbardziej ludzcy, najsprytniejsi i dlatego najbardziej wykształceni. Nie zrozumcie mnie źle, nie mam nic przeciwko bardziej egzotycznym gatunkom, które dzielą z nami dar nieśmiertelności, takimi jak Volkhody. Kiedy pomoże im się obrać jasny cel, potrafią być pożyteczne. Brakuje im jednak najważniejszej cechy Ekonów, umiejętności wtopienia się między śmiertelników.
No, gdyby akurat Fergal miał skórę troszeczkę bardziej brązową i łapy, w sensie pięści, troszkę mniejsze, to można by powiedzieć, że chłop jest czarnoskórym facetem, który jest po zajebiście mocnej siłowni, po bardzo mocnych sterydach. I to nie jest rasistowskie, mówię poważnie. Dałoby się ludziom to wmówić. Dobra, gdzie to było? Tutaj. Właśnie dlatego klub Ascalon winien przyjmować do grona najbardziej zaufanych członków wyłącznie ekonów o wybitnym rodowodzie. Okej, no to może nie będziemy mieli tak z nimi gadać. W niektórych okolicznościach możemy przyjąć wulkody w charakterze ogarów wojennych albo myśliwskich, pod warunkiem, że będą przestrzegać naszych zasad. Na szczęście nasi mniej rozwinięci z natury kuzyni słuchają swych panów. Nie, nasi mniej rozwinięci kuzyny z natury słuchają swych panów. Dobra. To było gdzie? To było... Tu? Nie. Tu? Też nie. Nie, to było tu. Okej, okay, ale to jest tak. To jest drugi od Ascalonu, ale nie z tego samego działu, powiedzmy. No dobra. Miss Jones. Let's talk. Hello, Harriet. Do you recognize me? Yes, you were from the Pembroke Hospital. The young doctor. So full of secrets. I've so many questions I need to ask you, Harriet. If you would. I love questions. As for the answers, you may not like them. No. No to wszystko będzie raczej ważne. Poza tym. I can't see. I can't move. My body's burning. I feel as if I'm dying over and over again. Have you tried to eat or drink something? People here tried to feed me, but I'm just not hungry. I don't have the strength. Does the pain ever stop? It is not pain I feel. It's like I can't stop feeling every inch of my body. But at the same time, each muscle and bone is the wrong place. Nie chciałbym tego poczuć. Your room, the blood. What brought you to fake your death in such a gruesome fashion? To see if I would be mourned. No, ja bym strzelał, że nie będziesz i miałbym rację. Do you take pleasure in causing so much pain and sorrow? Nobody gave a damn about me. Not a tear shed. Poor Harriet. Always the discarded. Jak całe życie jesteś suką, no to czemu pod koniec swojego życia ktoś miałby cię opłakiwać? No, hello. Coś mi się tu nie kalkuluje. Albo jesteś spoko, albo jesteś miła, miły, albo jesteś suką bądź skurwysynem, a za ostatnimi ludźmi nie ma co płakać. Why flee with Sean Hampton? Oh, it's always a pleasure to see a saint fall to sin. But the coward still won't kill. Why did you come here? And why not? This is where I live now. Oh, you'd leave me be. Will you respect old Bridget's wishes? Will you obey her? Bridget is kind. She only needs to keep me fed and I'll be good. So you desire to stay here? Yes, I'm with my own kind. Birds of a feather, so to speak. Poor Harriet, always alone. I have a question of the utmost importance to ask. Will you answer? Questions, questions, questions. The good doctor, always searching for answers. Do you remember what you did after leaving the hospital? Did you kill anyone? First, a question from me. You answer first. Very well then. What do you want to know? Are you like me? Are you also dead?
To może... To nie jest dobry ruch. To jest takie sugerowanie tego... Bo powiedzmy tak wymijająco, że jesteśmy nieumarli. We are not dead, Harriet. Death no longer pertains to us. We are different. I like what I am. I truly do. I relish the pain that courses through me. I know you fled the hospital with Sean Hampton. Did you or Sean kill anyone in your flight? Anyone? Try and remember. I will not lie. I wanted blood, and I wanted revenge, and Sean pulled me from it, brought me here instead. But the shadows heard my prayers. The shadows killed that bastard. Who was that man? The one murdered in the street. He used to be my landlord. A tamten typ, dobra. Many years before falling ill. Oh, he was an awful ten, którego... ten. Ten, którego Ichabod badał. So cruel. You sought vengeance by your own hand, and someone else obliged you. Very convenient. Don't lie to me. I don't lie. I saw him near the docks, and rightly I wished him dead. And I am happy he is. It's true. But I didn't kill him. I was too tired. Shadows? Tell me what you saw. The shadows. They heard me and answered. Something in the deep darkness. Quick. Deadly. It asked me if I wanted revenge. I answered, yes. And these shadows, this presence, do you still hear it? Was it a vampire? Did Sean see it? It spoke only to me, and now it is silent, but it is born of hatred, and it will kill again, and it hates you, Doctor. Oh, it hates you. What makes you say that? It whispered your name, Dr. Reed. It wanted to know who you were and where you went. Questions about me? What did you say? Nothing, Doctor. I said nothing. There was nothing it didn't already know. Oh, I'm tired now. Let me rest. No dobra. To jest trochę intrygujące i trochę dziwne. Have you found the answers you were looking for, young Ekon? There is too much left unanswered. So many questions. Get to know us. Spend time with us, and I may be willing to answer more questions. Why do you live here, amongst the filth and vermin? Live? Here we hide. What are you hiding from? From the guilt, the shame, from the hunters and the light. And of course, our past. Why don't you leave the city? Hide somewhere far from the Guard of Priwen, the Ascalon Club. We are the Sewer Skulls. This is our domain. We have run as far as we can, and now we hide. Akurat te klub Ascalon to może mieć zasięg wszędzie, oczy, uszy i tak dalej. Your diction, your words. You do not carry yourself like most Skulls I've encountered. True. I'm not like most Skulls. You were once someone else. What happened to you? It is as sad as it is long, young Ekon, but it will remain mine. Can I be of service to you? We ask but one thing. Reveal to no one our secrets. Do not betray us. For how long have you been in hiding here? Skulls have been hiding under London since vampires first entered the city. Where did you hide before the sewers? We claimed ancient tunnels, forgotten caverns, catacombs. We are skulls, groveling beneath the feet of our makers. What manner of creature is Harriet? She is different from everyone else.
I really don't know. I'm not even certain she is a Skull. I've no idea as to what blood made her. What is a Skull, in fact, in your honest opinion? The progeny of a vampire, disavowed by her maker. Perhaps a fruitless branch of a noble tree. A word used to enslave us. I cannot say. You mentioned that vampire blood has tremendous potency. You believe it to be stronger than your own? Oh, the vampire's sweet blood. That rich, dark wine that we crave. For it made us, and it can sustain us. I thank you for your time, madam. I must go back to Shaunhampton now. Your kindness has been ample payment, Egon. To protect us, I'll close the access to our hideout, but you can use our shortcut to reach Mr. Hampton's shelter. Just follow the arrows. Thank you, old Bridget. I hope we'll meet again. No, nie powiem. Ciekawa sytuacja. Dobra, mam podążać za strzałkami. No to będę podążał za strzałkami. I za znacznikiem. Okej, tu. No, Arius Sirius! A czekaj, bo chyba w tym kierunku idę. Czyli mam iść w tym, w tą stronę. Tu gdzieś wskoczyć? Chyba nie. Dobra, pójdę tędy. I tędy. Okej, okay, teraz na wprost. Czułem? O, dobra, są strzałki. Eternal gratitude for your protection, master. Old Bridget says you are one to trust. O, ma trochę racji. Dobra, i tu dojdę w końcu do wyjścia, czy nie? Keep your distance, Echo. Stary, jakbym chciał cię zabić, to już dawno bym to zrobił. Czy zrobiłem właśnie kółko? Ja właśnie zrobiłem kółko! Jak ja mam stąd wyjść? Tu... Dobra, nieważne, tutaj były schody. Cały czas były tutaj cholerne schody. O, tutaj bar mają? Ciekawe. Wchodzić na własne ryzyko. Tutaj kręcimy i coś się stanie. A, tu się drzwi odblokują, ok. I wychodzimy. Wróć do azylu. No ok. Zależnie od tego, gdzie jestem, może to być albo szybkie, albo nie. Trochę źle to teraz wybrzmiało. O, trup. The fuck? Trzy trupy. Ogołocone z ciała. Tutaj dwa kolejne. Krzyż. Dobra, ja bym się wyleczył na wszelki wypadek. Autofagia do mnie. No! No nie da mi. Ziemek właśnie... Welcome back, Dr. Reed. Would you like to take communion with me now? Czy on je? Sean, are you eating raw flesh? Czy on je rękę? It is the sacred flesh of the mortal lamb. Our Lord's bountiful transmutation for the sustenance of his believers. Thank you, Lord. I am your most humble servant. Czyli dobrze myślałem. True to your word, you waited for my return. I told you, Dr. Reed. Cannibal. I was a man to be trusted. Did you have words with the poor Harriet? Oh.
You make no distinction between the living and the skulls, do you? We are God's children, Dr. Reed. One and all. And he's determined to save us. Does this place belong to you? How can you be so certain you can keep it open? This warehouse was once property of the Dawson family, but has been bequeathed me through donation. The Dawsons? The wealthiest family in London? Have they a clue as to what goes on here? Not at all. The donation was made before the war. The building was run down. I never met Aloysius Dawson myself. So you have the run of the place and no one's taken notice? As long as we keep to ourselves, we interest no one. This is a haven, and I pray it remains so for eons to come. What will be the result if you continue to assist both Skulls and the living? For the last decade, that's what's been happening. And they found a better life. What's to change? You're forgetting the epidemic. Things can go south very quickly. I've seen it. Oh, these are terrible times. Only those pure of heart shall prevail. You've turned Skull now. Don't you see the danger to anyone giving you their trust? We are all sinners, awaiting salvation. This is a simple truth, ordained by the Lord Almighty. I am a seeker of his glorious light. Harriet, Miss Jones has been behaving in a most violent manner. She's going to need special attention. That's precisely the reason I brought her here. To meet old Bridget. She's the guide Harriet requires. Who is this old Bridget? I don't know, Doctor. She rarely speaks of her past, but I know she has a long one. She's likely the oldest soul in the city. Harriet is possessed by her hatred. You cannot let her roam free. She's dangerous. She has joined her own kind, Doctor. Old Bridget is a saint to the younger Skulls, guiding them to salvation and peaceful existence. I believe I've learned all I need to know. I'm certain you've killed no one, but one day I believe you'll cross the line. Logic is a false prophet. Faith is the only path to salvation. What do you mean? We have been blessed with God's eternity. We are the instruments of his divine will. We shall feed the hungry forever and ever. Amen. I haven't the luxury of being able to satisfy my hunger on staunch blood and lifeless flesh. Give yourself over to God, Doctor. Expel your urges and kneel before the Lord in praise. These urges. You know the hunger will never be satisfied. I've come to embrace the everlasting craving. I have sworn to feed only upon the flesh of the dead. It is now my sacrament. Take, eat. This is my body. So saith the Lord. O! Nie ufam ci, no, wyssi krew, tego nie zrobię, bo to, no, dzielnica poleci na łeb na szyję. Zaszczyt ci spokoju, to nie, myślę, że przemij, to jest chyba najlepsze, moja krew cię uzdrowi, to jest najlepsze wyjście. Możemy go oszczędzić, ale wydaje mi się, że to może, tak jak powiedział Jonathan, on nie poradzi, skoro Jonathan ledwo się wstrzymuje. Jak sam mówił, bo nie mówimy o tym, kiedy ja go kontroluję, czy jakikolwiek inny gracz. Ale Jonathan ledwo się wstrzymuje, chodząc w szpitalu. Co dopiero on, który nie żywi się krwią, a mięsem. Mięsem ludzkiego ciała. Jego głód w końcu nim zawładnie i on zacznie zabijać. Nie, spróbuję go przemienić. My discovery is vampire blood would enhance your metabolism, perhaps even heal you. If what old Bridget says is true, I'll give you some of mine. I'd rather not. It would be extremely awkward. You have no choice, Sean. It's the only way to protect your chapel, those still amongst the living.
No, Dr. Reed. God made me this way. Who am I to disobey his will? You believe that God's plan was for you to be abandoned at birth? The Lord works in mysterious ways. I can't imagine God intended for you to be molested by a priest in an orphanage. Drink, friend. No! I said kneel and drink. Now! No, teraz tak jakby pewnie aura dominacji wypływa z Jonathana i dlatego Sean musi go słuchać. Bo też jak było powiedziane, skale słuchają się ekonów. Jak się! Okej, ale teraz my go przemieniliśmy w wampira, uzdrowiliśmy z bycia skalem, czy tylko sprawiliśmy, że dalej jest skalem, ale już jakby zapanuje nad swoim pragnieniem. To jest dość ciekawe. W sensie pragnieniem krwi, czy nie krwi, tym pragnieniem mięsa ludzkiego. Another corpse thrown in the streets. Someone's playing a very sick game. Okay. I know this brooch. This is my mother's. A birthday gift from father. ...29 Pretty Orchard Street. That's near... ...Poplar's District. Why would this man carry off my mother's brooch? I must go there. O, czyżbyśmy w końcu dotarli do... Znaczy dotarli, będziemy teraz szli do West Endu? Good evening, Mr. Throgmorton. Dr. Reed. Can I be of any assistance? Have you noticed anything suspicious lately? Nie chcesz wiedzieć, jakich ja widziałem, chłopie, niedawno. Did you see what happened to him? Actually, yes. He was thrown from the roof like a vulgar log. Why is it that you sound so afraid? You didn't see it. He was dead before he hit the ground. The strength required to do such a thing, well... It beggars belief. Who could have done that? Who? Well, a vampire, of course. Look, bite marks on the neck and lacerations here. There is definitely a vampire close by. Bliżej niż ci się zdaje, ale akurat to nie jest nasza ofiara. Goodbye. And good hunting, Mr. Throckmorton. Wow. Co? Okej, okay, on jest tutaj gdzieś. Ach, czyli to chyba podchodzi... Dobra, to jest albo na Whitechapel, albo na pograniczu północnych doków i Whitechapel. Ale stąd będę miał szybkie dojście do szpitala w razie czego. Oj, mogę coś z kimś pogadać. Z doktorem Swanzim i chyba z Lady Ashbury, jeśli dobrze zauważyłem. Ty, ale w sumie mogę spróbować iść tędy, tutaj i do West Endu od razu. Ale to dopiero w kolejnym odcinku. W tym odcinku póki co ja bym się wrócił do kryjówki, którą mamy tutaj gdzieś niedaleko. Którą stronę to będzie? Tutaj chyba. Będzie tutaj. I na górze. Dobra. Wejdziemy, prześpimy się i zobaczymy, jak będzie teraz wyglądała sytuacja w dzielnicy. Szybkie healowanko. Czy sobie poszedłem spać, to bym nie stracił krwi, ale krew to tam pół biedy. Mogę to odzyskać w moment. No dobra. Potwierdzamy i sprawdźmy, jak będzie wyglądała sytuacja w dzielnicach.
portret świętego Smutasa. Jeżeli choć przez chwilę mieszkaliście w pobliżu doków na East Endzie, z całą pewnością słyszeliście o Seanie Patricku Hamptonie. Jego imię coraz częściej słychać w całej stolicy, a wraz z nim rozbrzmiewa pieśń nadziei. Sean to skromny założyciel Azylu Hamptona, placówki, którą zbudował własnymi rękoma i według własnych przekonań. Opuszczony magazyn, hojny podarunek od rodzin Dawsonów, został odnowiony i przeistoczony w obecnie najsłynniejszą noclegownię w Londynie. Ubodzy i głodni są tam mile widziani, a ze strony Seana mogą spodziewać się posiłku, opieki i modlitwy. Życie nie oszczędzało Seana Hamptona. Niedola nie zdołała jednak umniejszyć jego wiary w Boga. Wprost przeciwnie. Przeżyte trudności wynagradzono mu silną empatią. Jego miłość do innych jest dobrze znana w dokach. Mało kto nie miał okazji widzieć, jak Sean opłakuje niedołężniałego weterana, osierocone dziecko czy chorą matkę. To właśnie w ten sposób zdobył przydomek Święty Smutas z East Endu. Sean Hampton cieszy się tak wielkim szacunkiem, że ludzie wciąż jadają i sypiają w jego azylu pomimo tajemniczej choroby, która zmusza go do częstego odpoczynku i spożywania posiłków z dala od trzutki. No, widzicie, to jest pewnie to, że daliśmy mu się napić naszej krwi. Dokładnie tak, podczas gdy w innych dzielnicach Londynu ludzie odwracają się na pięcie, gdy tylko ktoś zakaszle w miejscu publicznym, kobiety i mężczyźni godzą się jeść i spać w azylu Hamptona, najbezpieczniejszym miejscu w dokach na East Endzie. Budynek jest brudny, a wokół niego roztacza się zapach, jaki niejedna delikatna duszyczka nazwałaby smrodem, jednak w środku czuć nadzieję i miłość, zaś śmiertelność od wielu dni utrzymuje się na stałym, niskim poziomie. O, i proszę bardzo. Warto było dać mu się napić naszej krwi. Okej, tu widzę wszyscy zdrowi. Tutaj też bez zmian. Okej, tutaj ta tylko zachorowała na przeziębienie. No, to jest stabilnie, bo tutaj... Mam wrażenie, że dopóki my nie spotkamy tej danej osoby, no to... Oni chyba nie zaczną chorować. Ani bardziej, ani na nowe te. No dobra, czyli tutaj sobie będę musiał pokraftować jedno jeszcze chyba na przeziębienie. No i dobrze. Zakończono. Prawie godzinny odcinek z tego wyszedł, ale... Ważne, że zakończyliśmy ten rozdział. W kolejnym pójdziemy poszukać właśnie tego mieszkania. Albo... A bo nie, tak. Najpierw odblokujmy wszystkie dzielnice, a potem będę robił poboczniaki. Póki co, ode mnie to tyle i widzimy się w kolejnym odcinku. Do usłyszenia. Cześć.